Dzwonimy zapytać. Zapytać, jak to jest z tymi papierosami. My też rejestrujemy. Nic się nie bójcie, jest wszystko git. Ja czekam. Przerwa kawowa. Przepraszamy, ale wszyscy nasi konsultanci są obecnie zajęci. Co się dzieje? Cześć, mam przerwę na fajkę. Dzień dobry, Wojtek Markowicz z tej strony. Ja przeczytałem w serwisie na temat dzisiaj, że w papierosach w tej chwili, zgodnie z ustawą z Unii Europejskiej, jest dodawane coś, co powoduje, że papierosy się same gaszą. Czy to jest prawda? Tak jest, najbardziej już w zeszłym roku prowadziliśmy. Na początku mamy listopada, jest to specjalne. Bo szczerze powiedziawszy, to właśnie wydawało mi się zawsze, że coś jest nie halo, ale dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że to przez Unię Europejską. Czyli to nie jest wasza wina. To już funkcjonuje jakiś czas na rynku. Czemu to ma służyć? Z nowymi normami wprowadzonymi przez Unię Europejską, gdzie jest spowodowane ochroną środowiska, jak i przepisami przeciwpożarowymi. Czyli można by powiedzieć, że Unia Europejska po prostu dba o nas? Bardziej jest prosto o środowisko, tak. O środowisko. Czyli Unia bardziej dba o środowisko niż o nas. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Ja nie chciałem nic mówić, widziałem, że tak będzie od samego początku. Dzień dobry, witamy, dzień dobry! Mówią tak, że się trzeba mocniej zaciągać fajkami teraz, bo gasną. Bardzo ciekawa to jest teza. Oczywiście lekkostronniczy docieka, idzie do samego jądra sprawy. Przecina tą małą skórkę i wszystko już jest jasne, ponieważ serwis na temat publikuje nam spis najdziwniejszych przepisów Unii Europejskiej, które przedstawiłem właśnie dzisiaj Państwu. Dzień dobry i witam serdecznie, Karol Maciarek z tej strony w studiu w Krakowie. Warszawie mamy naszego online gościa, pana Włodka Markowicza. Włodku, czy słychać mnie? Dobrze. Tak, tak, witam. Włodku, jak wiemy, przedstawiasz tutaj takie zestawienie najdziwniejszych przepisów, które Unia Europejska wprowadziła. Czy mógłbyś przedstawić te najciekawsze? Panie Włodku, halo? Halo? Chyba mam jakieś problemy. Tak, tak. Mógłbym. To bardzo proszę. Przepraszam, mógłby pan powtórzyć? Bardzo proszę, przedstaw te najdziwniejsze przepisy. Halo? 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 Już? Tak, już. To pan przedstawi, słucham. Papierosy według nowych standardów Unii Europejskiej muszą być samo zgaszające się. Po kilkunastu sekundach, jeśli się taki dany karopociorek nie zaciągnie, papieros się sam zgasi. Dzwoniliśmy tutaj do jednego z czołowych przedstawicieli papierosów w Unii Europejskiej i potwierdził, Unia Europejska robi takie rzeczy i każe im wadzać takie samo zgaszacze. Dalej, mamy na przykład coś takiego, już ślimaki zostały zakwalifikowane do ryb, a nie do płazów lądowych, dlatego, żeby Francuzi mogli nadal dostawać grube miliardy dotacji w ramach dotacji na rybołówstwo. A marchewka, słodki ziemniak, albo rabarbar, to nie warzywo, tylko owoc. Ziemniak to owoc. Tak, to owoc, jak najbardziej, tak. Panie Włodku, jak pan mógłby się tutaj jakoś odnieść do tych przepisów? Czy to nie jest trochę wbrew logice? Czy to nie jest tak, żeby zagarnąć jak najwięcej pieniędzy? Halo? Halo? Mógłbym. Logice. Tak, Włodku? Logica. No, można by tak było powiedzieć, oczywiście, bo stanowiska są różne. Właściwie opcje polityczne tutaj oponują za wprowadzenie dodatkowych zmian do tych specyficznych rozporządzeń Unii Europejskiej. Ja powiem szczerze, zawsze myślałem, że nie wiem, co o tym myśleć. W dzisiejszym wydaniu programu TV Włodzisław, nasz świat, cały świat, to już wszystko. Przechodzimy do lekkostronniczego, który ma drugi temat, ale jeszcze w ogóle nie napomknął słowem o grupie na Facebooku. Ludzie, którzy jednak są. Tak, no. Ludzie, którzy jednak są. Karol, ty to jednak jesteś. Włodek, ty to też jednak jesteś. Nie sądzę, żeby po wódce się dało to wymyślić. Raczej powiedziałbym, że po długim bieganiu. Długie bieganie słyszałem, że uaktywnia inne obszary mózgu, to na przykład podwzgórze tak zwane, oraz płat potyliczny, który jest odpowiedzialny za myślenie nielogiczne. Tak. Tak. Dobrze, mamy na szczęście drugi temat. Znowu łączymy się tym razem już z Przedebrzeżanami, gdzie z nami jest pan Waładymir Małotkowicz, który jest konsultantem firmy Apple Scent, która rozprowadza na rynku perfumy o zapachu nowego laptopa. Czy pan mógłby nam przedstawić, co kierowało pana firmą przy produkowaniu tego typu perfum? Tak. Słucham pytania. W Australii są ludzie, którzy wymyślili, że dobrym pomysłem jest zapakowanie zapachu, który do pudełeczka towarzyszy ludziom, którzy lubują się w firmach Apple. Jak otwieracie nowego Maca, to on ma taki specyficzny zapach. I oni zdecydowali się, że ten zapach jakoś zapakują do flaszeczki i będą sprzedawać. Więc to jest zapach plastiku, owiniętego pudełka, tuszu użytego do druku, instrukcji, materiałów promocyjnych. To wszystko jest jako zapach. Ale to jest nic. Jest firma, która wymyśliła najbardziej epicką mieszankę wszystkich zapachów, smrodków i smrodów. Postanowiła je zmiksować, umieścić w butelce.
buteleczce, która kosztuje bagatela 65 euro. Ten zapach się nazywa Etat Libre d'Orange de Saint-Étienne Magnifique. I to jest mieszanka. Pot, ślina, sperma, krew i ludzkie mleko. I to kosztuje 64 euro. Ja, wydaje mi się, jestem w stanie wyprodukować to dużo taniej. Ty wszystko mógłbyś zrobić sam, poza ludzkim mlekiem. I tym akcentem żegnamy się z wami, a już za chwilę zapraszamy po napisach na unboxing najnowszego iPhone'a firmy Apple. Więc zapraszamy bardzo serdecznie i bądźcie lekkostronniczy! So hi guys, so welcome to my next unboxing of this brand new iPhone. As you can see, it's brand new and it's 3GS, which means it stands for S for speed. And we got a brand new iPhone 4 here, so that's cool. Apple seems to hit it out. Tell me more about the box. Okay, in the box we have plastic, we have something like this. And then we have the box. It says designed by Apple in California. But the most important thing is we have the box. The box. Like, this is the box. Okay, this is the box. The box is brand new. And you can unbox it like this. Yeah. You can box it and unbox it. Fucking boxing and unboxing. Well, after we unbox it, then this is the review of we have two style buttons. Okay, hi guys. We have. what's up, guys? We have two volume buttons. Silent. Very cool. Here we have two screws and a dock connector, speaker, and a microphone. This is a SIM card tray. And yeah, this is it. If you guys want to check out more of my videos, please head over to TrazyJohn13 on YouTube and hit subscribe.